Siemka, siemka. Witam serdecznie z kempingu w Bokstad w Oslo. I zaczynamy zwykły, normalny dzień na kempingu. Jak słyszycie, czajnik mnie już wzywa, bo robię sobie drugą herbatkę. Jesteśmy po śniadaniu. Dobra, już. I zrobię sobie herbatkę zieloną z drugiego parzenia. I co? Pozmywane, jak to Wam pokazałam. Tu sobie jeszcze odsłonimy roletkę, a tutaj sobie paniusia jedna siedzi. Leży, tak? Leżysz, Nienka? I wiecie co? By zdało się troszeczkę pozamiatać. Tak, pozmywane jest, zjedliśmy. Tu takie gumki wiszą, takie nie za bardzo, jakby to powiedzieć, efektywne, czy efektowne, ale one są do tego, że jak jeździmy, to tutaj przyczepiamy sobie stół, żeby nie jeździł. No i co? No to co? Zabieram się za zamiatanie, nie? Porządek w przyczepie trzeba dbać. Właściwie całe tak naprawdę sprzątanie przyczepy, zamiecenie podłogi to jest dosłownie momencik, dlatego że tu nie ma powierzchni żadnej wielkiej. A zawsze coś tu się nanosi, bo jednak stoimy na trawie, to tak staram się tak kilka razy dziennie pozamiatać, nie? Aby w miarę mieć czysto, bo my robimy porządek. Także zawsze na bieżąco zmywam, pozamiatamy i wtedy można sobie robić, co tam robić. Wczoraj byliśmy na wycieczce, weszliśmy na Betta Kolen. Było pięknie, przepiękne widoki na Oslo Fjord i na skocznię narciarską Holmen Kolen. Polecam tą trasę. Stopień trudności to zależy, jaki szlak sobie wybierzecie. Szliśmy na Betta Kolen szlakiem, przepraszam, szlakiem niebieskim, ale schodziliśmy tak troszeczkę niekonwencjonalnie, bo jakąś taką ścieżką, której w ogóle nie było na żadnej mapie, Google też jej nie pokazywał. I poszliśmy sobie tą ścieżką, aczkolwiek w kilku momentach wątpiliśmy, czy dobrze zrobiliśmy, było grząsko, bagniście, mokro, trzeba było nawet w pewnych momentach ropsji przenosić. Ale dalej poszliśmy i dobrze, bo się okazało, że później weszliśmy na szlak czerwony, zdecydowanie trudniejszy, dobrze, żeśmy tym szlakiem nie wchodzili. I w pewnym momencie ten szlak się potem połączył dalej z niebieskim i już zeszliśmy sobie nad jezioro Sogn. I tam byliśmy na przykład świadkami wydarzenia, jakiegoś religijnego chrztu. Przyznam się, że nie wiem, chyba mi się wydaje, to był ortodoksyjny jakiś odłam wiary. No wyglądało to, powiem Wam, bardzo, bardzo ciekawie, bardzo radośnie. Były śpiewy, muzyka grała, ludzie byli szczęśliwi, widać, zadowoleni, także fajnie, żeśmy na to natrafili, bo ja nigdy nie widziałam takiego wydarzenia, także to było fajne. A w ogóle nad tym jeziorem to było ciekawe. Tu odbył się jakiś chrzest obrzędek religijny. Obok zwykli inni ludzie, którzy nie mieli z tym nic wspólnego. Młodzież grała w siatkówkę, bawili się, wygłupiali, pływali w wodzie tuż obok tego wydarzenia, także to było naprawdę zadziwiające, naprawdę bardzo fajne. Słuchajcie, my tak, jeszcze Wam pokażę przedsionek, bo rozłożyliśmy ten przedsionek, ten nasz mniejszy, ten angielski. I teraz tak, no tak wygląda w przedsionku. Szczerze mówiąc, jakoś tak specjalnie się nie urządzaliśmy. Rozłożyliśmy sobie nasz nowy stół, to jest nabytek nowy nasz. Mi się wydaje, że na ten przedsionek on jest idealny, tamten jest za duży. Aczkolwiek mamy tamten ze sobą też. Taki zwykły, o, stoliczek. Mamy jedno wzięte to krzesełko, bo cały czas planujemy zakup jakichś nowych, mniejszych, takich typowo, takich kempingowych, takich szmacianek. No i to jest mój cudowny leżaczek, na którym zamierzałam się opalać, ale mi nic z tego nie wyszło.
ale wam zaprezentuję. O, nie wiem, czy nie widać. Taki zwykły, najzwyklejszy kupiony w klasie w Senie, ale fajny. Zabiera bardzo mało miejsca, także... No i co, słuchajcie, dzisiaj jest piątek, kemping tutaj w Bokstrat mamy do soboty. Dzisiaj jest taka pogoda w kratkę, zobaczcie jakie jest niebo. No dobra, słuchajcie, tak słońce wychodzi, chowa się, więc szybciutko wytargałam mój leżak. Herbatka na stół tutaj moja. I opowiem wam jeszcze tylko troszeczkę o tym kempingu. Odsyłam was do filmu sprzed roku, w którym to pokazałam wam dokładnie kemping, wszystkie, całą tutaj tą infrastrukturę. Nie będę się powtarzać. Powiem wam tylko, jakie zaszły zmiany. Pierwszą zmianą to jest, że w końcu przebudowali wjazd na kemping. W tamtym roku, jak zobaczycie, zerknijcie do mojego filmiku, to zobaczycie, że była tam ostra przebudowa. Teraz się nie wjeżdża bezpośrednio przez recepcję, tylko wjazd jest kawałeczek dalej. Nakręcę to. Mam nadzieję, że mi się uda, nie zapomnę i pokażę wam. I to jest to. Tam są po prostu zwykłe takie szlabany, które się automatycznie otwierają, kiedy wjeżdża. Jest to trochę zastanawiające, bo tam nikt nie pilnuje tych wjeżdżających, wyjeżdżających. I na dobrą sprawę można sobie wjechać kamperem czy przyczepą, wjechać, zrobić serwis, zlać co zlać, pobrać co pobrać i sobie wyjechać. I nikt tego nie pilnuje, naprawdę, uwierzcie mi. Bo kemping jest ogromny i tak naprawdę nie wiem, czy tu jest możliwe mieć pełną kontrolę nad tym, kto tutaj biwakuje. Co jeszcze? Drugą zmianą jest taką, że już w tej chwili w cenie jest prysznic. Także nie trzeba dodatkowo płacić za kąpiel. Dostaje się po prostu przy zakwaterowaniu kartę dostępową do łazienki i po prostu ona uruchamia prysznic 5 minut kąpieli, ale wiadomo, że można sobie przedłużyć. Ja korzystam z tego przywileju, bo ja uwielbiam stać pod gorącym prysznicem. I co jeszcze? Aha, bardzo ważna sprawa, jeśli będziecie chcieli tutaj przyjechać, od razu wam powiem, klepcie sobie miejsce przez internet. Jest 30% taniej. Myśmy się, mówiąc brzydko, sfrajerowali. Chcieliśmy pojechać tak po prostu na żywioł i przyjechaliśmy na żywioł i zamiast na przykład zapłacić 370, tak już mówię około, za dobę korunt, zapłaciliśmy ponad 500, także troszkę to zabolało, bo jednak przy kilku dniach, a stoimy tutaj od wtorku, przyjechaliśmy wieczorem i też popełniliśmy w sumie błąd, bo mogliśmy gdzieś stanąć na jakimś sobie parkingu, noc przespać i wjechać normalnie już w środę, tak od 12 chyba, czy tam, który jest, dokładnie pamiętam, chyba 12 jest możliwość, czy tam o 14 wjechania na kemping, a myśmy wjechali wieczorem, bo wtedy pełniusieńko, pełny kemping był. Trudno nam było znaleźć fajne miejsce i wybraliśmy takie, jakie wybraliśmy. Proszę bardzo, pokazuję wam. Aczkolwiek uważam, że to miejsce jest fajne. Zejdź na roksurkę, pokażemy miejsce nasze, podniesiemy się. Zobaczcie. Tu wtedy, jak przyjechaliśmy, to wszędzie było pełno ludzi. Naprawdę, pełno zajęte było, aż ciężko było przejechać. Teraz zobaczcie, jest puściutko. Tutaj raczej mamy, tak przewidywałam, że nikt nam przed tym miejscu nie stanie, więc spoko. Słońce po południu jest zawsze od tamtej strony, tam jest jezioro Bokstad. Zawsze jest piękne słoneczko, a zależało nam właśnie na tym, żeby tak postawić przyczepy, żeby wejście było właśnie od tej strony, żeby można było mieć przedsionek od tej strony i słoneczko. Jedyne co, daleko dosyć do prądu, musieliśmy dodatkowo kupić kabel, bo nasz był za krótki. No ale tak czy siak ten kabel był potrzebny i daleko jest do wody, bo woda jest tam. Także też nie mamy takiego węża długiego i trzeba nosić, no ale jak trzeba, to trzeba. I co, przez to, że mamy wszystko w cenie, chodzi mi o kąpiel, także praktycznie nie używamy na tym kempingu naszego prysznica, no bo po co, potrzeby fizjologiczne też raczej tam, bo tam dalej jest taki budynek, taki dach, za tymi przyczepami to jest właśnie, to są właśnie sanitariaty. Myślę, że nie ma sensu nagrywać po raz drugi tego kempingu, odsyłam jeszcze raz was serdecznie do mojego filmu sprzed roku, tam wszystko dokładnie było pokazane, no bo pokazane sanitariaty, kuchnie,
No wszystko, pralki, suszarki, także po co to powielać. Ale słoneczko mi się pokazało i teraz siadam, piję herbatkę i jeszcze Wam coś pokażę. Pokażę Wam, co ja sobie wczoraj zrobiłam. Szłam ze sklepu, wracaliśmy z tej wycieczki górskiej. Oj, za okulary bym coś nie radzi. I jak tam na tej wycieczce górskiej nic mi się nie przydarzyło, dzielnie sobie szłam, to zawracając kiwi, po prostu załatwiłam sobie kolano, zobaczcie. Przewróciłam się. Dzielnie dzierżyłam w ręku siatę z zakupami. Nic tam się nie stało. Miałam jajka i nic się nie pobiło. Butelka ze Sprite'em gdzieś mi tam się poturlała. Troszkę się korek uszkodził. Ale ja dzielnie uratowałam zakupy. No ale szczerze mówiąc, boli mi kolano. Stłukłam. Ale mam nadzieję, że podkuruje się ono, że tam się nic nie wydarzyło gorszego i będziemy mogli chodzić po górkach, bo jutro już musimy opuścić ten kemping. Znaczy musimy, nie musimy, no chcemy jechać dalej. Aczkolwiek powiem Wam, prognozy pogody są po prostu powalające. Pokazuje, że będzie padać i to w większości. A planujemy sobie jeszcze tydzień pojeździć, tak dokładnie w piątek chcielibyśmy wrócić na kemping na Brusant i przez weekend przygotować się do pracy. Niestety urlop się już będzie kończył. A pokazuje przez następny cały tydzień, że będzie padało, nie padało, padało, nie padało, ale stwierdziliśmy, że jedziemy, bo pamiętamy, że rok temu, jak byliśmy właśnie pierwszy raz na tych naszych wakacjach z przyczepą, byliśmy w okolicach tam Ryukan, byliśmy na tym kempingu Seljurt, zobaczcie też filmik. Tam też taka pogoda była, ciągle pokazywało deszcz, a mimo wszystko udało nam się pójść na dwie wyprawy górskie, jedna między innymi ten Gaustatoppen, to była cudowna wyprawa, udało nam się wtedy właśnie wyrwać jeden taki dzień. I druga wyprawa też była w góry, także też zaraz obok kempingu Seljurt. To były Björgefjelle. Także mimo tego, że pogoda była pokazywana kiepska, nam się jednak udało. Także mamy nadzieję, że teraz pojedziemy i, no i po prostu gdzieś nam coś się uda coś zobaczyć. No. Że nie będziemy tylko siedzieć w przyczepie i po prostu nudzić się, ale no, jakby co, to mamy planszówki. To też sobie czas organizujemy, poglądamy filmy, pobędziemy razem. Także może dalej w końcu uda się gdzieś na rybki, zaspokoi swój głód wędkowania. Także co będzie, to będzie. Na razie piję herbatkę. Leżakuję sobie troszeczkę, albo leżakujemy sobie troszeczkę i tylko Wam pokażę, czy ja poleżakuję długo, czy nie. Zobaczcie, jakie niebo. Tutaj taki gdzieś jakieś przebłyski błękitu. Czasem słoneczko wychodzi, ale zobaczcie, co jest tu. Całe tam jezioro Bokstad, wszystko jest po prostu sine aż. No i prezentuję, jak długo leżakowałam. Te piękne chmurki, które tam były właśnie, powodują, że tak leje. To są te właśnie szlabany. Tutaj przez to miejsce się wjeżdża na kemping. Podjeżdżając autem, te szlabany się automatycznie podnoszą. No. I teraz zobaczcie, to jest ta różnica, która pojawiła się w przeciągu roku, może i w krótszym czasie, ale my to byliśmy rok temu. Tam jest recepcja kempingu Bokstad. A tutaj jest wjazd teraz na kemping. Wcześniej się wjeżdżało tam, jak stoi ta czarna taka furgonetka z napisem Infocar. Tam dalej jest stacja benzynowa i fakt faktem, że jak wjazd był tam, to było bardzo takie kłopotliwe, bo i stacja benzynowa, i wjazd na kemping, robiły się takie małe zatory. Także rok temu tutaj to przebudowywali i już w tej chwili to funkcjonuje. Także tutaj zobaczcie, raz, dwa, trzy pasy są
wjazdowej. Tam można sobie na tych dwóch pasach tutaj tych na końcu stanąć z przyczepką czy też z kamperem, pójść do recepcji, zrobić sobie tą tak zwaną odprawę. Chociaż szczerze mówiąc Wam powiem, że myśmy od razu wjechali na kemping, zatrzymaliśmy się tam przy tych urządzeniach, gdzie są, gdzie można zlać wodę szarą i tam dopiero stamtąd tylko Darek poszedł i odprawił się to. Myślę, że to było nieprawidłowo, ale no po prostu tam można wjechać, nie mając żadnej karty. A tu mamy tak bardzo blisko Kiwi, sklep spożywczy, a nad Kiwi góruje Holmenkollen, skocznia narciarska. Oczywiście filmik o jej skoczni też znajdziecie na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Idę teraz do Kiwi kupić coś na grilla. Albo na grilla, albo wypróbujemy naszą nową kuchenkę elektryczną, bo nie mieliśmy wcześniej. Zobaczymy, co mi się uda kupić. Także idę do sklepu. No i moi kochani, wróciłam z Kiwi, uboższa o ponad 600 koron. No tak mi się wydaje, dosyć dużo wydałam, ale z drugiej strony patrząc, odkąd tu przyjechaliśmy, właściwie odkąd wyruszyliśmy w drogę, czyli od poniedziałku, tak naprawdę to nie robiliśmy zakupu, bo miałam jedzonko ze sobą, mamy, czyli staramy się wyjadać to, co jest w lodówce, żeby się nic nie marnowało, ale dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo przyjeżdża do nas syn na grilla i będziemy robić wyżerkę. Także pokupowałam trochę rzeczy, powiem Wam mniej więcej co ile kosztowało. Tam bułeczki, opakowanie bułek, takie 3 sztuki, 8,90. Tutaj wzięłam Darkowi krewetki, takie już na patyczkach przygotowane do grillowania. I te krewetki, zaraz szukajmy. Laks, shillings, laks, ryke, sticks, chili. Bo to takie ostre. A trudno. 39,90. Tu mam takie shilling file, czyli pierś z kurczaka, paprycy i w ziołach. Takie dwa opakowania wzięłam. I one kosztują 39,90. Takie jakieś mięska mielone z świnki, chorizo smak, to będzie też 39,90. I jeszcze wzięłam, nie chcę mi się po prostu dzisiaj nic takiego specjalnie szykować, żebym ja miała robić, jeszcze wzięłam o dla siebie, bo ja takich tych mięs to nie. Wzięłam sobie laksa, czyli wzięłam sobie łososia. Co on tutaj ma? Z pieprzem. Taki lot terket, czyli tak jakby lekko podwędzany jakby. No, taki, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w ogóle smakować. Z sosem chili też. A nie, że można do tego sos chili sobie dokupić. I laks kosztuje 39,90. Czyli mniej więcej wszystko jest w tej samej cenie. Najdroższe było to, takie wzięłam, to jest tak jakby schab, taki troszkę wędzony. I jego się fajnie nagryla, moment jest gotowy i on był najdroższy, bo on kosztował 59,90. Także mamy wyżerkę, jak się patrzy. Do tego jeszcze kupiłam pomidorki, takie bardzo smaczne. Pomidorki są po 29,90. Chlebek taki wzięłam. I ten chlebek kosztuje... To jest Julius, tak, Julius. 38,40 drogi. No i Darkowi wzięłam taki chlebek, bo on takie ciemne chlebki lubi, to wzięłam mu... Nie, to on kosztował, róg kosztował 38,40, a ten 28 ten był droższy. No i wzięłam troszkę łakoci, a łakoci jest o tyle. Ale to nie jest tak na raz, to tak, żebyśmy mieli po prostu sobie do kawy. O tak, przeciętnie 13-14 koron. Najtańsze jest to, bo 10 koron kosztuje. I jeszcze wzięłam tutaj moim synkom to, co takie bardzo zdrowe i niezdrowe. Coca-Cola wzięłam i ten opakowanie Coca-Coli 71,20 plus pant plus puszeczki, bo potem puszki się oddaje i to się odzyskuje. Także tyle mnie kosztowała wizyta
kiwi, proszę bardzo. Ale zaznaczam, że jakby tak to podzielić na te wszystkie dni, w których nie robiliśmy zakupów, to w sumie to jest bardzo mało. Także cieszę się, że w sumie tak mało wydajemy. Dobra, pakujemy to wszystko i myślę sobie, że chyba się przejdę z Roxy na spacer, bo się wreszcie wypogodziło. A lało, wiecie jak strasznie. Do tego jeszcze była burza i pioruny, ale tego już nie nagrałam. Dobra, pakuję wszystko do lodówy. No i lodóweczkę mamy tak załadowaną. Jak się ktoś zastanawiał, jak to jest z tą pojemnością, to proszę bardzo, tak to wygląda. Tu już jest większość rzeczy na tego grilla. Jeszcze tylko wam powiem odnośnie tych słodyczy, nie? Żebyście sobie nie myśleli, ale oni się obżerają, bo to nie jest tak na raz, to jest po prostu tak na zaś. Bo wiecie co, o co chodzi? Jak pójdziecie sobie po prostu do sklepu po jedną rzecz, na przykład właśnie po słodkości, to na bank wyjdziecie jeszcze z jakimiś innymi rzeczami. I właśnie chcę tego uniknąć, żeby nie chodzić tak po prostu co rusz do sklepu i wydawać kasę, bo szkoda mi na to pieniążków. Także kupiłam troszkę na zapas i mam nadzieję, że jeśli jutro, to może tylko skupię na zapas chlebek, bo to jest sobota, a w niedzielę są sklepy w Norwegii nieczynne. Także, żeby się zabezpieczyć, a w niedzielę podejrzewam, że będziemy gdzieś wyżej już, może w połowie Norwegii. Zobaczymy. No i grilla, czas zacząć. I to jest to, co kupiłam właśnie w Kiwi. To są te mielone mięsko chorizo, pierś kurczaka, schabik, łosoś. On jest faktycznie trochę podwędzany. Jeszcze na końcu położymy te krewetki, bo one potrzebują najmniej czasu. Także pilnujemy, żeby nam się nie popaliło. Tutaj trzeba przekładać co jakiś czas. Fajnie tak przygotowane, nie? Że nie trzeba za bardzo, chociaż ja wiecie, no ja na końcu niepewnie ufam co do... Ja to nazywam obcych mięs, nie? Także ja tam tylko zjem łososia. I chyba sobie halloumi jeszcze do tego zgrilluję. Zobaczymy jak to tutaj to schabik, żeby się nam nie spalił. Spoko. Niech się pieką nasze tutaj jedzonka. Jest kurczaka już taka, widać, że okej, prawie zaraz będzie. Nie bardziej chodzi o to, żeby się dopiekło. Kochani, powoli dobiega końca nasz pobyt na Bogstad w Oslo. Mamy już złożony przedsionek, proszę bardzo, tam. Ponieważ będziemy jechać jutro, do 12 musimy opuścić kemping, ale jest taka obawa, że będzie padało i chcieliśmy złożyć przedsionek, gdy jest suchy. Także na razie mamy tak, tutaj rodzinka moja gra sobie w badmintona. I co? I mamy godzinę 25 po 9. No i jutro będziemy się już przenosić w inne miejsce. Jak wygląda przyczepka? No taki lekki nieładzik. Tutaj ktoś widać rysował, ktoś widać pracował ostro. Film o Szczecinie złożony, przesłany. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Już opracowałam sobie kolejny filmik odnośnie wyjazdu z przyczepą. Ruszamy w drogę. Drugie wakacje z przyczepą.